Witajcie w kolejnym filmie, w którym dowiecie się, co piszą rosyjskie propagandowe media o wojnie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat wojny i co pisze rosyjska prasa propagandowa kremlowska na jej temat, to zasubskrybujcie kanał Prawda.pl. Tutaj macie playlisty, które mogą was zainteresować. Oczywiście nie bierzcie tych artykułów na poważnie, ponieważ są to propagandowe artykuły. Przetłumaczone przeze mnie na język polski. Szamanów. Siły specjalne schwytały tych, którzy torturowali rosyjskich żołnierzy, dwóch ukraińskich żołnierzy, którzy torturowali pojmanych żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych. Zostało już schwytanych przez rosyjskie siły specjalne, powiedział Władimir Szamanów, wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Komisji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spraw stowarzyszeń publicznych i religijnych. Według niego są to Sergej Weliczko, pseudonim Chili, i Konstantin Nemikew, członek grupy fanów lokalnego klubu. Wcześniej w sieci pojawiły się filmy pokazujące, jak ukraińscy radykałowie torturują rosyjskich żołnierzy. ONZ wezwała do dokładnego zbadania tych incydentów. Tymczasem podczas dzisiejszych rozmów rosyjsko-ukraińskich w Stambule członkowie delegacji ukraińskiej obiecali też podjąć najostrzejsze kroki wobec tych osób, jeśli zostaną schwytani pierwsi. Teraz macie artykuł z propagandowej Rosji 24 o kontach ambasady RP w Moskwie, które zostały zablokowane. RP w Moskwie zablokowane. Rosja zemściła się, blokując konta ambasady RP w Moskwie. O tym poinformował we wtorek ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andreev na antenie kanału Rosja 24. Wcześniej polskie władze ogłosiły wydalenie 45 rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo. Ponadto zwraca się uwagę, że Polska nie wyrazi zgody na przybycie nowych pracowników na miejsce wydalonych. Wiceminister spraw zagranicznych RP powiedział wcześniej, że wydalenie ambasadora Rosji jest możliwe, ale taka decyzja nie została jeszcze podjęta. Według szefa ambasady rosyjskiej stosunki dyplomatyczne dążą do zera. Teraz macie kolejny artykuł. Puszilin, DRL rozważy przyłączenie się do Rosji po wyzwoleniu całego terytorium. Kwestia wejścia Donieckiej Republiki Ludowej do Rosji zostanie rozpatrzona dopiero po wyzwoleniu całego terytorium DRL. O tym powiedział szef Republiki Denis Puszilin, pisze kanał Telegram Dowództwa Obrony DPR. Przypomnijmy, 24 lutego siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły operację denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy. Według najnowszych danych rosyjskie wojsko zniszczyło 311 ukraińskich dronów, 123 samoloty, 74 śmigłowce, 1738 czołgów i 726 dział artyleryjskich. Szkoda, że nie piszą o tym, ile ukraińskie wojska zniszczyły rosyjskich, ponieważ jest to liczba o wiele większa.